Ponad 180 mandatów za niedostosowanie się do obowiązku noszenia maseczek nałożyli sądeccy policjanci w dniach od 1 do 15 listopada. Policja patroluje miejsca, w których obowiązuje noszenie maseczek. Ostatnio takie kontrole odbyły się także w autobusach miejskich. Sprawdzanie i kontrolowanie stosowania się przez mieszkańców do wprowadzonych obostrzeń pandemicznych należy do obowiązków policjantów. Funkcjonariusze każdego dnia patrolują ulice, kontrolują placówki handlowe, usługowe, lokale gastronomiczne, środki komunikacji miejskiej, dworce. Kontrolują również osoby objęte kwarantanną domową i izolacją. W działaniach tych wspierają nas też inne służby, takie jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, a także Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Jak się okazuje, karę możemy dostać nie tylko za brak maseczki, ale także za noszenie jej w niewłaściwy sposób. Policjanci zwracają uwagę, jeżeli zauważą, że osoby na przykład mają założone maseczki tylko na brodę albo nawet tej maseczki nie mają, a twierdzą, że mają ją przy sobie. Policjanci przypominają, że nie wystarczy właśnie mieć tej maseczki przy sobie lub też ją mieć założoną na brodę, bo ona wtedy nie spełnia swojej funkcji, a przepis mówi wyraźnie, że należy zasłaniać maseczką nos i usta. O tym, że przepisy dotyczące noszenia maseczek są niestety nieprzestrzegane, świadczy ilość nałożonych kar i pouczeń. Od 1 listopada do 15 za niewłaściwe zasłanianie nosa i ust i niestosowanie się do tego obowiązku nałożyli 186 mandatów karnych. W 105 przypadkach zastosowali pouczenie, a w 3 przypadkach skierują wniosek o ukaranie do sądu. A za niedostosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. W skrajnych przypadkach może się to skończyć skierowaniem sprawy do sanepidu, który w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 000 zł.